Z nami kapitan Świdniczanki, Świdnik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 0-0. Jak ocenisz ten mecz ze swojej perspektywy? Ty jako środkowy obrońca widziałeś najlepiej to wszystko. Usłyszałem tutaj dzisiaj od kapitana przeciwnika, że chyba remis był wynikiem sprawiedliwym. Nie do końca się z nim zgadzam, bo byliśmy dzisiaj przez praktycznie całe spotkanie z zespołem dominującym. Mieliśmy dużo lepsze sytuacje niż Karpaty, aczkolwiek z kontrataku wiedzieliśmy już przed meczem, że mają bardzo dobrą fazę przejścia z obrony do ataku, a czasami było tak, że nie potrafiliśmy temu zapobiegać przez własne głupie błędy, aczkolwiek po naszej stronie pozostaje pewien niedosyt, bo wydaje mi się, że byliśmy z zespołem troszkę lepszym, a przede wszystkim mieliśmy dzisiaj lepsze sytuacje do strzelenia, niestety brakowało skuteczności, ale my szanujemy punkt, bo wiemy, gdzie przyjechaliśmy, wiemy, że poległa tutaj dwa tygodnie temu wieczysta, wiemy, że chłopaki zdobyli punkt na Nowym Targu, jest to mocna drużyna, grająca bardzo solidnie w defensywie, także my punkt szanujemy. No właśnie, najbardziej chyba szkoda tej sytuacji z 85 minuty, kiedy taką zagraliście kombinacyjną akcję i tak naprawdę jeden z obrońców wybił piłkę z linii bramkowej. Tak jest i można powiedzieć, że w tej sytuacji mieliśmy dwie sytuacje, bo najpierw strzelał za siebie Michał Paluch, po chwili akcja została przeniesiona do naszego prawego wahadłowego i po jego podośrodkowaniu Patryk Czułowski miał na głowie kolejną setkę. No niestety, w piłce tak jest, jak nie strzelasz, to wtedy szanuj punkt i my ten punkt na trudnym terenie dzisiaj szanujemy, jak najbardziej. Ty jako już doświadczony zawodnik grałeś już na kilku szczeblach, awansowaliście w zeszłym roku z czwartej ligi lubelskiej, to jesteście w trzeciej lidze, wcześniej grałeś też w drugiej lidze, w pierwszej miałeś też występy. Jak ocenisz poziom tych tutaj rozgrywek? W porównaniu z tym, jak ja jeszcze byłem z Wisłą w trzeciej lidze i dwa lata temu robiliśmy awans, to zdecydowanie poziom sportowy, jakościowy i organizacyjny też jest in plus. Grają lepsi zawodnicy, widać, że drużyny mają lepszych trenerów, są lepiej zorganizowane, dobrze przygotowane motorycznie, więc tak naprawdę niech ten poziom z roku na rok rośnie i niech będzie coraz wyższy. A ja póki jeszcze nie odstaję, no to jeszcze kurde kopię, tak? Ale już jak mnie młodzi będą wyprzedzali, to dam sobie spokój. Dzięki i bezpiecznego powrotu do Świdnika. Dzięki, piękne, cześć.